Katarzyna Bosacka, znana z programów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu, przechodzi przez dynamiczny okres zmian w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Po zakończeniu swojego długoletniego małżeństwa, które wzbudziło medialny szum, celebrytka skupiła się na rozwoju kariery. Po sukcesie programu Wiem, co jem, Bosacka ruszyła z nowym autorskim projektem. Bosacka daje radę. Teraz z nową energią dzieli się w mediach społecznościowych refleksjami na temat tego, jak poradziła sobie z trudnym okresem po rozstaniu, a także zdradza, że jest gotowa na nowe wyzwania zawodowe. W jednym z postów na Instagramie Bosacka napisała: Dziś silniejsza i mądrzejsza śmiało krocze ku słońcu. Choć nie zdradziła jeszcze szczegółów dotyczących nowej roli, w której zamierza się sprawdzić, fani są ciekawi, co przyniesie kolejny etap jej kariery. W życiu Katarzyny Bosackiej nastał czas na nowe wyzwania. Po zakończeniu występów w programie, Wiem, co jem i nagłej decyzji TVN o rozstaniu się z nią, 52 latka z sukcesem prowadzi program kanal Bosacka daje Radę. Teraz zaskakuje kolejną współpracą, tym razem z telewizją polską. Celebrytka podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Kochani! Z ogromną radością informuję, że będę miała zaszczyt zasiadać w jury nowego programu Talent Asy. Warto podkreślić, że nowe przedsięwzięcie TVP Poznań to nie program kulinarny, a typowe talent show. W którym Katarzyna Bosacka będzie oceniać występy początkujących artystów poszukujących swojego miejsca w show biznesie. Obok niej zasiądą raper Mizo oraz popularna influencerka. W sieci pojawiły się już pierwsze filmiki, na których można zobaczyć zarówno jurorów, jak i uczestników. Czy Katarzyna Bosacka odnajdzie się w tej nowej roli? Czas pokaże.